Mega bardzo. Potrzebuję pomocy, bo nie ma co okłamywać. Przydałaby się pomoc. Tak. Żeby się. Właściwie nie. No wózek potrafię przeciąć się sam. Do toalety potrafię dojechać sam. Choć w sumie to idę do toalety, bo jest szybciej niż jechać na wózku. A potem z niego się przesiadać. Dramat. Ale tak, jeżeli będzie drugi wąs antywywrotowy, ja wierzę, że będzie, to wtedy już mogę jeździć sobie po mieście, gdzie chcę. Fakt. Wzroku to nie naprawia. To prawda. Ale za to nie będzie już opcji, żebym przewrócił się na plecy. Po prostu nie będzie takiej opcji. Dlatego tak szalenie ważna jest dla mnie rehabilitacja. Ponieważ nie jest ważne to, że ja tracę balans. To nie jest ważne. Mówię, mogę nogi mieć nieczynne zupełnie. Ważniejsze jest to, żeby móc utrzymywać ten pieprzony balans, dlatego że mi go tak brakuje. Wiem o tym, że mózg mam zniszczony, w związku z tym nigdy nie będę w stanie trzymać pionu. Tak o. Ale nie oszukujmy się. Nie na tym mi zależy. Tylko zależy mi na tym, żeby jak się przewrócę na wózku, to móc sobie na niego wejść z powrotem. Bez wołania pomocy! Wypadłem pomocy! Kto komuś takiemu będzie chciał pomóc? Bo na pewno ja sobie nie. A cały myk polega na tym, że to właśnie ja muszę wgramolić swój żałosny tyłek na wózek. A później, jak już będę mieć wytrenowany mięsień głęboki brzucha, mięsień głęboki brzucha, w końcu, to nie będę już tak. Aaaa! Ratunku, ja wypadam z wózka, ja nie jestem w stanie po prostu wrócić na łóżko sam, jeżeli bym z niego wypadł. Błagam was, jaka wiocha, wypaść z wózka, wypaść z łóżka, jeszcze większa wiocha. Tragedia. W każdym razie tak. Ważne jest to, żeby ten wózek był wyremontowany w sposób dla niego właściwy. Ja wierzę, że będę mógł z niego ściągnąć opony, dętkę wyciągnąć, zamocować do innych kół, które będę mieć, i te inne koła będą mi umożliwiały między innymi to, żeby sobie zwyczajnie po schodach zjechać. Więc jeżeli ktoś będzie trzymać za uchwyty z tyłu, które są na wózku, to w tym momencie będę mógł zjechać sobie spokojnie po schodach w
tutaj z powrotem. Z trzeciego piętra to nie mało. O nie, nie. Ale to jest możliwe. Jeżeli by mieć właściwe koła, wtedy zjechać po prostu na sam dół, później wyjechać na zewnątrz, później zjechać z dwóch schodków, które są przy klatce schodowej, później sobie wąsy antywywrotowe ustawić, a później już można bujać się wszędzie samemu, bo nie ma ryzyka, że się wywrócę dzięki takim wąsom. To jest dla mnie bardzo ważne osobiście. Dlatego wąs drugi antywywrotowy. Pasy Body Point, które umożliwią mi podrzucanie przednich kół bez konieczności opierania się o oparcie. I do tego jeszcze... Nie, to wszystko. Amortyzacja, jeżeli jest, to cudownie. Pasy, dłut, jeżeli są, to cudownie. Jeżeli pasy, amortyzacja i co jeszcze, i trzecie jeszcze było. I wąs, tak. Ten jeden wąs. W zupełności wystarczy. I tyle. No. I tak właśnie widzę moje podróżowanie i korzystanie z wózka. Wydaje się one być bardzo łatwe. Ale tylko się wydaje. Wiadomo, że są oczywiście różnego rodzaju przeszkody, ale nie jestem sam. Zawsze ktoś chętnie pomoże. Przynajmniej mam taką nadzieję. No. I takie coś mi wystarczy. Czyli wystarczy jeden wózek, że ten wózek, który mam, oj, bardzo mi się nie podoba, że on jest taki, jaki jest, no ale niejako wybierałem, więc nie jest to wózek moich marzeń. Moja mama go wybierała, dlatego on jest taki, jaki jest i dlatego będzie trzeba wyremontować go w całości. Zobaczycie nowe koła. Te pasy na uda i wąs antywywrotowy. No i przede wszystkim rehabilitacja. Dlatego, że naprawdę mi przeszkadza to, że jestem osobą jeżdżącą na wózku. Kurczę, ludzie, jakie to jest w ogóle przywilej. Oczywiście. Bardzo fajnie byłoby chodzić, ale skoro się nie da, to bez przesady, ale jeżdżenie w wózku to nie jest żadna ujma, że tak powiem. Bo bardzo wiele osób znam, jak ja czasem byłem pełnosprawny, to tak myślałem sobie, o ja, przypieprzony, kurde,
Jeżeli będę jeździć na wózku, to koniec już. To równie dobrze mogę palnąć sobie łeb. Bo bez sensu jeździć na wózku. Bzdura. Jeżeli masz wózek, to masz nogi. Rozumiesz? Nie potrzebujesz mieć nóg sprawnych, jeżeli masz wózek. Wystarczy wózek. Można sobie jechać. W razie co, można poprosić kogoś o pomoc. Ale co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jazdę na wózku. Jeżeli chcesz zjechać, tylko schodka, ale nie oszukujmy się, nie masz sprawnego błędnika. Błędnik, okej, ale błędnika, no, muszka. Bo błędnik mam zdrowy, muszek mam spieprzony. No ale powiedzmy, że błędnika, tak? Jeżeli masz kłopoty z balansem, to po prostu zjeżdżasz tyłem i tyle. To jest tak łatwe. Ktoś mi powie, a to nie jest łatwe. To jest łatwe. Tylko musisz się pochylić w przód. Czyli można powiedzieć, złamać się jak nożyce. Pochylasz się w przód i już. I możesz zjechać tyłem. I już. Chyba, że umiesz balans, to wtedy możesz zjeżdżać przodem. Ale to tylko wtedy, jeżeli umiesz balans. Bo jeżeli nie, no to tyłem. I tyle. Albo, jeżeli podróżujesz z drugą osobą, to sobie mówisz, podnieś przednie koła i zjeżdżaj. Bo to właśnie o to chodzi. Żeby podnieść przednie koła. Wtedy można zjeżdżać. Na tylnik. Siups, tu jedno skok. Siups, drugi. I jedziesz, gdzie chcesz. Po prostu. No. Także. Tak, no. Rehabilitacja to jest dla mnie must have. Czyli coś, co muszę mieć. Po prostu koniecznie. Bo ja już jestem takie cielsko, tylko leżące w łóżku i ledwo poruszające się. Żenada. Prawda. Żenada. I co? No i amantadyny, jak dostanę, to będę mieć tyle energii, że będę jeździć wózkiem cały czas. Przód, w tył, nazad, na boki, w ogóle wszystko. Każdy sekundek spadam. Rzecz jasna. Pozycji siedzącej. Rzecz jasna, nie wszystko będę widzieć.
Rzecz jasna, to jest przykre, słabe i w ogóle, ale hej, to nie jest koniec świata. Dlatego wiadomość dla osób, które jeżdżą na wózku, albo dla ludzi, którzy są sprawni, myślą o tym, że jeżeli będą jeździć na wózku, to świat się mi zawali, to mam dla was informację. Świat się wam zupełnie nie zawali. Zupełnie nie. Będzie trzeba po prostu nauczyć się z tego świata czerpać trochę inaczej. To znaczy, nie na stojąco, nie biegająco czy skacząco, tylko jeżdżąco. Tyle. To jest tak proste. To jest tak proste. Wyobraźcie sobie. Dobrze. Jak przyjdzie mi coś mądrzejszego do głowy, niż to, co wam teraz przekazałem, a to nie jest mądre, tak mi się wydaje, no to do zobaczenia, zapraszam, polecam. Jacek Zagórski, pozdrawiam, bye, pa, pa.